Witam, z tej strony Kurczak i kolejny odcinek z OnStar Togethers, nie, zagadam, Reign of Giants Shivrek. Mamy dzień niesamowicie długi, bo zaraz będziemy mieli lato. I co ja tutaj, aha, tak ostatnio graliśmy z Zarką, jak ktoś nie widział, to polecam sobie obczaić odcinek. I co, i muszę tu odstawić trochę tych przedmiotów, bo mi tutaj nazbierała. Fajnych rzeczy. Okej, nie mam miejsca na to. No to nic, na razie do kolejnej skrzyni to wsadzimy. Gdzie ja mogę kupy wsadzić? Tutaj są jakieś kupy. Kamień. Ten kamień powinien być tutaj. Kamienia mam mało, ale chciałbym coś z niego zrobić jeszcze. Tak, to mamy umbrelę. Drugą, którą zrobiłem niepotrzebnie. Chciałbym zrobić sobie murki kamienne. Tutaj wokół bazy, tak fajnie. Zależy na to, trochę potrzebuję kamienia. I co by się jeszcze przydało zrobić? Przydałoby się tak, wziąć kilof. Chyba, że mam kilof. W survivalu zrobić sobie kamień grzewczy. Wystarczy mi tego? Dobra, mogę rozpalić w sumie tym, ale tam się biją. Właśnie, kociszopy trzeba będzie też zabić. Żeby to one sobie tam... Jakieś mięsko nam dropnęły, my wtedy z tego mięska możemy sobie zrobić tutaj suszę i będzie w miarę ok. I tak, czy nam już się lato zrobi? Jeszcze 2 dni, o super. Chyba, że to mi okłamuje. 1 dzień jeszcze, dobra. No to mamy taki ostatni dzień, żeby tutaj coś porobić jeszcze. Ok, w ten sposób. Wiem, że mu to nie będzie smakowało, ale... dziebać. Dobra, gdzie mamy kociszopka? Tutaj jest kociszopka. Nie, no wiedziałem, że to się stanie. Fuck. Specjalnie kliknąłem odejdź, nie? A on tak poleciał do niego i zaczął go atakować. Dobra, jak odejdziemy na jakąś tam odległość, to jeszcze jedna świnia zostanie. 5 na krampusa, dobra. Nie powinien nas zaatakować mimo wszystko. Siema, już jesteśmy ziomki, nie? Nie chciałem, naprawdę. Dobra, świnia, odsuń się. Ja tu tylko do nich przychodzę. Ja też kotki lubię, w ogóle kocie szopy super słodkie. W Don't Starve Together można teraz sobie mieć takiego peta kociszopa małego, co oczywiście jest super opcją dla mnie. Fuck. Nie atakuj już tej świni. Boże drogi, jak on... Może nam się uda tego kociszopa zrobić, znaczy tego... jak mu jest? Krampusa zrobić, a nie, raczej nie da rady. No musielibyśmy jeszcze coś takiego zabić, a nie sądzę, żebyśmy dali radę gdzieś to znaleźć. Dobra, odpuszczam. Odpuszczam go. Mamy mięcho, to jest najważniejsze. Dobra, to możemy suszyć, reszta będzie w lodóweczce. Chciałem kisić, tutaj mam kolejne. Prawie nie będzie smakowało, oczywiście. Dobra, tutaj do potwornych rzeczy to. No nie mam tego ograniczacza, wiecie, do ognia. I przez co obawiam się, że no, mogę troszkę umrzeć niestety. Ale no wiecie, jakoś sobie poradzimy. Dobra, to sobie założę. Okej, mogę zrobić tyle. No i w ten sposób tutaj chcę sobie pobudować. Dobra, jeszcze tutaj. Super, idealnie. Patrzcie tak na wejście. Tutaj zostawiamy. No i za wiele tego nam nie zostało. Dobra, nadal będziemy chyba grać tym bokiem. Jeszcze to blisko chciałbym też przenieść na środek, albo tutaj trochę i to też tutaj przenieść bardziej w tą stronę. Ale to już jest na późniejsze takie raczej, wiecie, pomysły, jak już będziemy bardziej ogarnięci tutaj w tej grze. Tu mamy wolne takie skałki, które gdziekolwiek tam sobie leżą. A czy jeśli zabiję motylka, to on przyjdzie? Tutaj motylków trochę jest. Nie. Dobra, to od... Chociaż... Coś go tu chyba wkurzyłem, nie? Tak, musiałbym dużo tych motyli zabić, to by przyszedł. Dobra. Jakoś sobie z nim chyba poradzimy. 34. Dobra, tu jest motyl jakiś. Chodź, panie motyl.
Dobra. Jeszcze coś by się przydało, dobra. Okay. Przy okazji pozbierajmy te kamienie tutaj. Jakieś motylki, szybko, szybciutko. Dobra, tam jest jakiś motyl. Bijemy, bijemy, bijemy. Asiu. Dobra. Jeszcze dwa. Już coraz głośniej syczy dziad. Tam mam jakąś wyspę u góry. Czy ja tam nie mogę przejść przypadkiem którędy? Którędyś? Okej. Okay. Czy to będzie wystarczająco dużo? Chodź, 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 chodź. Motylku. No współpracuj. Dobra, wiecie co? Dropnę to tutaj. No akurat musiały przyjść te kurwi bąki jeszcze. No dobra, nie znam ciekawego, nie dropnę tak naprawdę. Chyba, że gdzieś tu jeszcze jakiś inny lata. Aha, on nam przyszedł tutaj, podrąbał te rzeczy w ogóle, co mieliśmy, patrzcie. Były przecież moje krzaki. Nie kurwa, moje krzaki. Chociaż nie wiem, zaraz. Teraz powinien być już koniec, więc rozpalimy sobie ten ogień. Zjedz sobie. I can't stand this food. No pewnie. Takie niedobre przecież. Okej, okay. I co? My tutaj kamienia na razie nie odstawiamy. Złoto, węgiel, dobra. Mogę sobie z motylków zrobić jakąś potrawę, żeby troszkę... Dostakuję motyle. Żeby troszkę sobie zdrowie podnieść. Dobra. Okej. I to od razu przepalimy. Co jest niefajne? Z zimnego ogniska nie możemy korzystać jako takiej kuchenki jakby. Kolejna niefajna rzecz, gdybyśmy mieli tego... Teraz mogę to zdjąć. Gdybyśmy mieli tego strażaka, to strażak by nam gasił to ognisko, mimo że ono nie jest jakby ogniem, tak naprawdę. Tylko źródłem światła. To jest dosyć dziwne. No ale tak już jest, moi drodzy. Dobra, przepalimy to mięcho też. Mimo że ono jest całe, ale chcę dostakować do tego, żeby się tak szybko nie zepsuło. Dobra, co dalej? To nam nie będzie tu potrzebne, to... Tą parasolkę też sobie tam damy, no może dzida do ręki. I to, okej. Okay. I mamy jeszcze trochę tych kamieni. Możemy poszedł zebrać te kamienie po prostu więcej. Tak wiem, kolejny odcinek, w którym robię coś tam w bazie, ale... Trochę walki też było, prawda? Zwiedzać naprawdę nie chcę w lecie, bo wiecie, jak to się może skończyć. Nieprzyjemnie dosyć. Najlepiej tutaj właśnie będzie posiedzieć jakoś. Gdzieś tu wokół mnie. Zrobić jakąś fajną właśnie taką strukturkę, żeby w miarę sobie żyć. Gdzie ty poszedłeś? Patrzcie, jak on dziwnie chodzi. Dobra, no i na takiej zasadzie chciałem ten mur tutaj sobie budować. Mam nadzieję, że tu mi się zmieści w ogóle. Jeśli nie, do tego drain raka będziemy musieli przesunąć. Okej, okay, mamy mafinka. Delectable, smakuje mu, fuj. Zostawię sobie ten kamień, bo będziemy go tam, wiecie, stakować zresztą. Wezmę złoto i zrobię sobie złoty kilo. Dobra. Ta skrzynia, w tej skrzyni co mamy? Mamy tak. Mogę dostakować drewno, mogę dostakować... Co musimy? Dostakować patyki, ok? Drewno na razie więcej nie potrzebujemy. Powinno wystarczyć. Ok, chodź do tego zimnego ogniska, ochłodzimy się. Albo jeszcze jedna rzecz. Gdzie mam to ubranie moje magiczne? Tutaj jest moje ubranie magiczne. Do ognia. Chłodzimy się. No i tak. Ostatnio też zeszliśmy do jaskiń. Tutaj mamy trochę tych kamieni po drodze. Może po prostu się przejdziemy tutaj po te kamienie, a nie tam gdzieś daleko. O, aż tutaj biec, żeby je wykopywać. Tu po drodze też mamy tych kamieni sporo. Dobra, dziwnie się wygenerował ten świat, dlatego nie. Kurde, jakoś zgasić to ognisko by się przydało. Może tutaj stanę, to będzie... O, teraz spada. Dobra, dobra. No i mamy dzień i z tego co wiem, to będzie pierwszy dzień lata. Dzień gorącego lata. I mamy lato. Dobra. To tak, zakładamy koszulkę. Możemy wziąć do ręki to. A chociaż tutaj mamy te kamienie, to od razu będziemy je wykopywać.
Chciałby też obserwować księżyc i w międzyczasie właśnie zajrzeć tutaj do Glomera. Bo taki kolega by nam się przydał oczywiście. No to nas niestety jakoś bardzo nie chroni przed tym przegrzaniem się. Więc myślę o tym, że powinniśmy mieć trochę w zapasie tych ognisk zimnych, wiecie. Tutaj boję się w ogóle podchodzić, gdy jest lato, żeby mi się to nie spaliło, bo naprawdę było mi szkoda. No jednak zbierałem. Zbierałem w ryj od świni, żeby mieć to pole moje pole, żeby mieć. Jakbym tak miał od razu stracić, to nie byłoby fajnie. Dobra. Nie wiem, co mogę zrobić, żeby się chłodzić naprawdę teraz. To nie będzie nic przyjemnego. Okej. Dobra, teraz jest nas stać, żeby zrobić kolejny... A w sumie dobra, podnieś. Żeby zrobić sobie kolejny to ognisko takie małe do ochładzania. Znaczy w sumie to jest nowy. Tego nie zbieraj. Co ja robię? Czemu ja tak zbieram te rzeczy? To jest kolejne ognisko, inne, bo to jest takie tymczasowe. Oczywiście nie będziemy rozstawiać w bazie ciągle tego ognia. Więc teraz sobie dokraftujemy to po prostu. Prawym niech znika. Na razie nie potrzebujemy go. Dobra. I tak. To sobie załóż, żeby ci trochę mniej schodziło. Wiem, że tam jest motylek, ale nie potrzebujemy go na razie. Dobra. To jakaś wolna skałka. Przez parasolkę powinno nam mniej przechodzić tego ciepła. Jak widzicie, trochę się już trzyma teraz o 41. Nie zbija się tak ciągle w górę. Gdyby nam jednak było gorąco, no to trzeba szybko zareagować. O. Zdjąłem i od razu... Góra. No ale niestety parasolki z jelenią cyklopa nie mam, bo jak wiecie, zima nas oszukała. Dobra. Chciałem w tym odcinku dokończyć po prostu tą bazę, tak już. Naprawdę fajnie. Wiem, że tam jeszcze jakieś poprawki będą potrzebne kosmetycznie, tak powiem. Dobra, zawsze będę to zakładał, jak będę gdzieś szedł. Bo tam trzeba coś przestawić, tam trzeba coś ruszyć lekko, ale to już będzie tak, wiecie, w międzyczasie, jak będziemy robić cokolwiek innego. Mam ogromną nadzieję, że mi się nic nie spali, naprawdę, bo... Ups. Od razu zakładam, bo już mam 50 stopni prawie. Coś tak dziwnie ekran się zmienia. Rozjaśnia się, przyciemnia, nie wiem o co chodzi. Dobra, tu nas jeszcze nie było, tak? Co my tu ciekawego mamy? Chestera by się przydało również znaleźć. Okej, okay, tu jest kolejna dziura. Dziura maniura. Dziurella, dziurella. Okej, 50 stopni. To nic dobrego. Nie. O, kociszopy kolejne. Gdzie są te kamienie? A, bo ja wszystkie omijam, bo muszę zwiedzić mapę przecież. No tak. Nie no, naprawdę po prostu liczę na to, że uda się bez żadnych tutaj dodatkowych podpaleń przeżyć. To nie byłoby wcale przyjemnie, jakby nam się baza swajczyła taka fajna. Nie wiem, mi się ten podoba. W ogóle... Mam jeszcze normalny kilo, myślałem, że mi się zużył. Chyba, że go gdzieś podniosłem tam przez przypadek. Jest też taka możliwość, żeby tam wrzucałem te kilofy gdzie niegdzie. Zresztu koło trupka też takiego jeden był. Może to ten... Nie wiem... Ej. Złoty nam i tak dłużej posłuży. Zastanawiam się też nad zbudowaniem kolejnej bazy, w której bym to właśnie przeżywał sobie lato. Taka po prostu ognisko. Do tego bym jeszcze dorzucał sobie tego portable crockpota. Jakieś tam rzeczy to bym mógł lecieć do bazy, sobie to zbierać wszystko bezproblemowo. A tak to po prostu, żeby mieć jakieś tam miejsce, które mi się nie spali. Jak przyjdzie zły czas. Okej. Okay. No i mimo wszystko, że już jest zmrok, to... Ciepło nadal rośnie. Okej, okay, już zaczęło spadać, dobra. A czy jak zdejmę... Teraz... Nie, no dobra, dalej spada. Jeszcze sprawdzimy... O, nie rośnie mi temperatura, jak to zjadłem. A zawsze było tak, że na meatballsach rośnie, chyba że tego nie uwzględnili po prostu w tym modzie. Możliwie. Także jest też możliwość... O, rośnie trochę to... No, tak... Nieprzyjemnie. Powiem szczerze. Dlatego lata nie lubię. Ile tam będzie dni? A nie jest napisane, okej, okay, no dobra, dzięki. No ale pewnie tyle samo, czyli jakoś koło 37 dnia, myślę, powinno się skończyć lato. Zacznie się wtedy wiosna, tak? Nie, wiosnę mieliśmy teraz, jesień się zacznie. Boże,
Prostych rzeczy nie mówię. Dobra, tutaj jest jakaś skałka. No to jak będzie jesień, to luzik, po prostu sobie pozwiedzamy mapę, coś tam powojujemy. Przyjdzie zima, no to myślę, że będziemy też tak bardziej w bazie się trzymać. Plus, no troszkę pochodzimy po tych jaskiniach, myślę, w zimę i w lato. No bo jeśli tam rzeczywiście się ochładzamy, to to jest, no, spoko opcja, naprawdę. Żeby jakoś przeżyć tą nieprzyjemną porę roku. No i tu mamy to bagno. To bagno też bym chciał zwiedzić. Nie wiem, czy zrobimy to w lato, nie wiem, kiedy to zrobimy na pewno. No ale musimy zwiedzić ten świat, żeby mieć możliwość przeniesienia się do Shipwrecka, jak już mówiłem wcześniej. To jest wymagane. Wow, naprawdę fajnie to wygląda. No. Nie wiem, czy kiedykolwiek miałem tak dobrze zbudowaną bazę, że tak powiem. Może ktoś uznaje, że kurczak, podniecasz się byle czym, ale... Boże, nie to ognisko. Przyzwyczajeni. Ale mi się naprawdę podoba, tylko że te dziady tutaj będą mnie atakowały, to zapomniałem. Będą mi niszczyły te bramki najprawdopodobniej, jak będą latać. Czy to prawda? Chodź tu. Skurwolu mały. No, atakują mi to, tylko tak... Średnio najeżdża, naprawdę mi to robią jakiś tam, wiecie, problem z tym. Ha, i nie miałem zbroi na siebie założonej, no super, przecież da się i tak. Nie mam już warzywek, żeby robić sobie więcej. Dobra, może zróbmy jeszcze... O, tak. Aha, nie mogę tego użyć. Dobra, gdzie to mi się pierdzieliło? To szkoda tego mięsa marnować w takim wypadku. Aha, mamy jeszcze tutaj warzywka. No tak, no to ja jestem bardzo mądrym graczem. Wszystko widzę. Dobra, tutaj sobie podejdź. Dżem. No dobra, może być dżem. Może być dżem. Kamienie na razie zostają ze mną. Co tu się dzieje? Tak dziwnie przeklikuję tą myszką. Tutaj patyki odchodzą. Nitro zostawiamy. Dobra. Zróbmy taki myk, że zjemy dżem. Delectable. No i to już mu się nie podobało, bo przecież roślina. Dobra, no to kolejne. Tutaj walniemy sobie meatballsy. Smacznego. Tutaj mogę zdjąć z Ryingraka susz. Powiesić kolejną. To jest zajebista sprawa. Z tymi suszotkami. Bardzo rzadko je robię dosyć, ale przydaje się naprawdę. Okej. Okay. Gdyby się przydało zamienić na przykład za tą pochodnię, której mam już 0. Dobra. Tak, zróbmy ten sposób. Tu stoję bardziej tego ogniska bliżej, tak żeby było, wiecie, podniej naszej postaci. Trochę porobimy tych cutstone'ów, żeby już dokończyć mur w bazie. I co? Mamy 18 minut, jak dokończę mur, to możemy się gdzieś jeszcze przejść i zobaczymy, co tam się uda ciekawego zrobić w tym odcinku jeszcze. Dobra, myślę, że tyle powinno już wystarczyć na spokojnie. A jeśli nie, no to będę zdziwiony, chociaż jest i taka możliwość, no bo jakoś dużo tego nie mamy. Dobra, tutaj kolejne. Jak ja tutaj budowałem? No nie wiem, do końca chyba. Myślę, że jak tutaj postawię, będzie wystawać. Nie, nie wystaje, okej. Więc tak mi pasuje. Świnia! Podejdź mi stąd. No i tu na wejściu będziemy mieli w ogóle... Boże! Podejdziesz! Tu na wejściu będziemy mieli w ogóle tego. Piorunochronka. Jak on śmiesznie chodzi. Dobra, jeszcze będziemy potrzebować. W takim razie podchodzimy tutaj. Tylko się nic nie jara, proszę. Tu się nic nie jara. To jest baza przeciwpożarowa, naprawdę. Nie wiem, czy aż tyle będzie potrzebny. Raczej nie. No nie, nie wydaje mi się. Okej, okay, ale no. Jak dla mnie to jest super. Dokończymy jeszcze z tej strony. Dobra. I tutaj pytanie tych czasów, czy Dryingrak będzie nam przeszkadzał. Tego co widzę, nie, okej. Okay. Jeszcze nie wystarczy. Matuch, no kochano, chwała tobie, panie.
Dobra, to już powinno być finito. Jeszcze 5 kamienia zostało. No troszkę mnie to kosztowało, ale myślę, że warto. Dobra, patrz. A sobie walniemy screena zaraz. Czekajcie, tylko close minimap i F12. Super. Świetny screen. Teraz jeszcze tylko tak, skrzynię będę chciał przenieść tutaj, żeby było tak ładnie w miarę. Ale to też nie teraz, wiadomo. Dobra, możemy tego turfa z tym zebrać. Tym turfem będziemy palić u... Tu świn już ma zrobione wszystko, to turfem będziemy sobie palić nasze ognisko. Bo już nie mamy tamtego mieszka. O, postoimy już chwilę przy nim. To się ochłodzimy. Dobra. Enough already. Ile jeszcze tutaj? 25 i nic praktycznie. Ulala. Dobra, mykamy z bazy. Co chcę zrobić? Chcę iść tam. Tak, tam. Tam chcę iść. Muszę się przyjrzeć, bo mam odwróconą kamerkę praktycznie na każdej scenie do nagrywania. Ciężko jest mi się przyzwyczaić. Bo tutaj mam niedokończone... Gdzie koelefant w ogóle jest? Tutaj siedzi. Bo coś powalczył z tą machiną. Czy machiną? Z rośliną. Czemu mówię machinę? Okej, okay, i czy my tutaj mamy jakieś przejście gdzieś wyżej? No nie. Czyli tutaj możemy przejść tylko tam z góry. A tam nie ma żadnych negatywnych pszczół, że tak powiem, więc no możemy lecieć. Możemy lecieć, powinniśmy sobie poradzić. Ja tego kamienia jeszcze sobie nie zabrałem. Chłodząco-grzewczego obecnie. To jest Thermal Stone, kiedyś to był Hitstone. Nie wymagał on samego grzania. O, co byście tu zrobili? Daj tego kreta. Zaraz, z kreta dało się zrobić czapkę świecącą, ale nie potrzeba, znaczy potrzeba mi takiego, jakby takiej roślinki, takiej jagódki z potwora pewnego z jaskiń, a raczej ciężko, żebym go znalazł tak szybko, więc no może by się przydało na pełni zrobić siatkę, połapać trochę tych skurczybyków świecących, mimo wszystko by się mogły przydać. Ewentualnie też mógłbym je wypuścić w bazie i fajnie by to wyglądało, tylko nie wiem na jakiej zasadzie dokładnie to działa, że jeśli wypuścimy świetliki, to one tam zostają, bo będą, że kiedyś tak zrobiłem, świetliki po prostu sobie spierdzieliły gdzieś do siebie na HP. Od razu pozbieramy tutaj trochę tego cywku, co mamy. Dobra. I tak bym chciał założyć, no, super. No nie wierzę, że jest wieczór, a on nadal wymaga ode mnie tego, żebym go chłodził. Naprawdę Francuz i to taki rasowy. Okej, no tu by się przydało jednak to ściąć. Jest złoto, jest kamień. Patrzcie, patrzcie, widzieliście jak się zacinał? Nie wiedział czy podejść, czy coś, bo ciągle zmieniał targeta, a ja cały czas coś podnosiłem. Kreta, już nie będziemy kolejnego zabijać, dajmy mu spokój. Żyj sobie młody. Zawsze wklewaj kwas do wody. Jak to tam było? Dobra, dawaj te czapy. Dawaj te czapy. O. Więcej uli. Tu trzeba będzie przejść w jesień również. Z jakimiś kolejnymi sieciami pająków. Nadrobić trochę. Czy przez jeden dzień użytkowania zeszło mi aż 22%? Top fuck. Dobra. No nic, rozpalimy to ognicho tutaj. Ochłodzę się nieco, może to zdejmę przy okazji, bo aż mi szkoda na to patrzeć w takim wypadku. Dobra, zjemy tego suszka. On trochę dodaje. Mam też otwartą stronę właśnie z wszystkimi przepisami. Ale jakoś nie używam na razie. Dobra, może sobie zjemy coś jednak. Chociaż nie, szkoda mi trochę tych marchewek. To zużyjemy tylko jedną, mam dwie. Super kurczak. Tych patyków też nie potrzebuję jakoś dużo. W bazie ich się znajdzie. Tak, ten kilo już odpada. Ta siekiera też. Będzie taki pamiątka, że tu byliśmy. Ale co ja tu widziałem? Ja tu widziałem taki kawałek lądu, na którym były właśnie... Nie wiem, czy to nie tu. Nie trzeba przejść tu i tu jakoś będzie sobie chodziło. Mamy połowę księżyca, okej. Okay. Dobra, ratatuj. To mi pasuje.
Ratatouille, ty mnie gotuj. To też tutaj zostawimy, bo nie wiem, czy mam miejsce tam w bazie na to. Więcej skrzynek. Mimo, że mam nadal tego drewna jeszcze trochę, to więcej skrzynek będzie potrzeba. Póki nie jest jeszcze tak super gorąco, przejdę się tam, zobaczę, co tam jest i zaraz wrócimy do bazy i będzie to koniec odcinka, bo już jest, no, 25 minut. Myślę, że nikt nie ogląda. A i tak, zapomniałem powiedzieć w poprzednim odcinku, bo oczywiście z dziewczyną nagrywaliśmy i było takie troszkę lekkie zamieszanie, ale myślę, że fajnie wyszło, bo tam jakoś to w miarę przyjęliście, było więcej wyświetleń niż na innych filmach z Osterwa. Więc no, dzięki. Może będzie więcej. I właśnie jeden z was napisał, że koalefant powinien nazywać się Leszek. Ja się zgadzam, koalefant mi pasuje do Leszka, no po prostu taki o. Jaki koalefancik jest sobie. I on będzie Leszkiem. Jeszcze to dokładam, żeby się ochłodzić trochę bardziej. I... mamy dzień? Mamy dzień. Więc koalefant nasz, który tam gdzieś koło obozu sobie hasa, zostaje Leszkiem. O, tutaj mamy Mazury jeszcze. Czyli, no, Francuz by się cieszył, jakby łódko dostał, ale on sobie da radę z tymi żabami. Ziaba, ziaba, ziaba. Dobra, no widzicie, jest tu jednak takie wysunięte pole. Taki prostokąt w sumie nawet. Zobaczcie, cały czas prosta linia, nie wiem, o co chodzi. No tutaj się coś zagęszcza. Dobra, widzicie te partikle takie malutkie, nie wiem, czy to widać będzie. A to znaczy, że jest gorąco. Jeść gorąco, moi drodzy. No nic, węgiel, deski, będzie trzeba zapalować na kolejnego ptaka, zrobić kolejnego summer wresta ewentualnie. Nie mam pojęcia. Nie mieliśmy lodu w ogóle i to jest spora kappa. Szybko kop. Żeby mnie tu zaraz jakiś ogień piekielny nie dosięgnął. Dobra. Patyk sobie wyrzuć, nie potrzebujesz tych patyków tyle, ziomek. Uspokój się. Tu mamy znowu ul. O dziwo, jest na tym terenie, gdzie nie powinno być ul. Nie wiem, co się dzieje z tą mapą. Moje takie tylko spekulacje, że coś się... O, patrzcie, jaki tu kwadrat. Coś się popsuło przez to, że jest shipwreck połączony z Reign of Giants i po prostu spanują się takie dziwne rzeczy. Jeszcze tylko brakuje naprawdę tego, żeby tu się zrespiło gdzieś gniazdo giganta z shipwrecka. I no, wszystko mamy, co trzeba. Pełen zestaw. Okej, tutaj już się kończy ten... niefajny biom dla mnie. Nie lubię tego biomu ciemnego mimo wszystko. Jest jakiś zbyt ponury i za dużo drzew tam jest, przez co nie można jakoś fajnie przejść. No tu są skałki ze złotem, tylko że mam też mazury i ciężko będzie. A tu moglibyśmy Leszkowi znaleźć koleżankę albo kolegę. Zależy, jakie jest preferencji seksualnej, tam orientacji. Bądź co bądź, nie ma czasu. Nie ma czasu na takie rzeczy, musimy lecieć do bazy. Kończyć odcinek. To sobie jeszcze pozbieram. Jaki jest plan na lato, już wam mówiłem, poszukamy coś w jaskiniach fajnego. Poszperamy raczej się w okolicach bazy. No i jak przyjdzie jesień, to będziemy się tam bawić, już bardziej zwiedzanie i kontynuowanie rozbudowy. To się właśnie dzieje z roślinami. Dlatego się obawiam, że to mi coś spłonie, bo no wyschnie, potem się zacznie palić i będzie kappa. Kappa, kappa, kappa. No to mu smakowało, a dodało mu praktycznie nic. To jest dopiero kappa. Tak szczerze, boję się tam podchodzić po prostu, po to, żeby to nie zaczęło się jarać. Wiem, że mogę niby temu zaradzić. O, kolejny. Wiem, że niby temu mogę zaradzić, ale to bym się znowu ja palił i takie tam, i to jest takie nieprzyjemne, naprawdę. Teraz, kurczaku młody, pamiętaj, żeby dodawać do ogniska chłodnego ogień. Dobra, moja farma jeszcze nie umarła, póki my żyjemy. To sobie ukradnę. Nie ma ci shop, koci. No i nasza piękna baza, którą trzeba jeszcze tylko wymasterować, będzie super, świetnie, pięknie. Tu rozpalimy sobie. Sobie dropniemy. No i co? Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Łapeczka, komentarzy go oczywiście bardzo mile widziany. Piszcie, jak wam się podoba baza, bo mi się podoba. Mnie się podoba. Nie przedłużając, do usłyszenia. Pa, pa.